Dzień dobry, witam was bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Jestem Marysia i witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jakby jestem teraz na dworze i jak ktoś mógł się dowiedzieć, zrobiłam sobie grzywkę. Ale jest jakby teraz, ała, jest teraz mocny wiatr, więc wam tej grzywki nie pokażę. Ale w sensie, no nie mogę, bo mi wiatr na to nie pozwala. Poczekajcie, może mi się uda uchwycić. Uwaga, mam taką grzybeczkę. Niestety ten wiatr jest dzisiaj okropny. Wygląda jakbym nie miała grzywki, a tak naprawdę sił. Więc oceniacie w komentarzach, jak wyglądam. Przez dłuższy film, znaczy w sensie chciałam nagrać w moim nowym domu, ale ze względu na to, że miałam strasznie dużo jakby tam rzeczy do robienia, bo musiałam basen sprzątać. Taki mam basen. Chyba z Hiszpanii, czy z czegoś tam. Jakbyśmy ogólnie na wczasach już w Hiszpanii. Jezus Maria, byliśmy na wczasach w Hiszpanii. W sensie, no, jak byłam mała, byliśmy. I jak byłam jakimś, nie wiem, roczkiem, to byliśmy na wczasach w Hiszpanii. To jeszcze ten basen został. Nie był w ogóle otwierany, więc bardzo dawno temu. A ja ogólnie mam na teraz 10 lat, więc to było 9 lat temu. Więc ogółem 9 lat temu to było, więc to było akurat bardzo, bardzo dawno temu. Ja sobie tak idę teraz pospacerować trochę, bo nie mam tak naprawdę co do roboty. Albo pójdę się za chwilę pochuścić też. A ogólnie jestem ubrana w taką bluzkę i w takie shorty byle jakie. Ale jestem na dworze, więc bo jakby chciałam wyjść z moją koleżanką, ona nie może i tak bla, 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 bla. Ona nie może, bo tam ma jakieś rzeczy do robienia też w domu, u siebie. Ale ona nie mieszka w domu, tylko w bloku, więc fakał. Więc to jest mega, mega dziwne, że masz tyle rzeczy do roboty. Jeżeli to naprawdę jest weekend i rzeczy do roboty powinny, w sumie jest niedziela. Ale no, więc a jeszcze mam gorszą rzecz, bo muszę się dzisiaj jeszcze wykąpać raz. Dlatego, bo jutro mam zakończenie roku szkolnego. A jeszcze ten. Dzień dobry. Jeszcze mam takie rzeczy, na które wy nie możecie mieć wpływu, a też ze względu na to, żeby po prostu YouTube mi nie zbanował tego filmu. Bo ogółem ja się bardzo staram. To są środeczka. Ogólnie ja się bardzo staram te filmy nagrywać dla was jak najfajniejsze. I niedługo wleci też moja pierwsza piosenka na YouTube. To będzie coś związane z Katy i Neonem. To co oni nagrali to Paparazzi. Paparazzi. I po prostu no. Jakby za chwilę usiądę na jakiejś ławce, bo strasznie wieje, strasznie. Po prostu ciężko iść. A jeszcze są kamerą, więc nawet gorzej. Bo z tą kamerą wiesz jak jest. Idę się zasiąść, bo nie mam co robić tak naprawdę. Wiatr jest, gorąco też jest, więc a do roboty nic nie ma. Ogólnie gadam teraz tak bez sensu, bo patrzę na moje stare miasto, bo ogólnie jestem w starym domu, bo tutaj jeszcze chodzę do szkółki, więc a tam będę już chodziła do czwartej klasy, bo ja poszłam do pierwszej klasy jako siedmiolatek, więc wtedy jeszcze pamiętam te wycieczki z Hiszpanii. W domu jak znajdę, bo wszystko są wywiezione tam pewnie. I w tamtym domu jak znajdę. O, to wam pokażę. Wam pokażę te zdjęcia z Hiszpanii. Moje, one są strasznie stare. Nawet jeszcze żadnego telefonu nie było. W sensie moja mama ma jakieś tam. O, teraz wyglądam tak w tej grzywce. Oczywiście, no. Żebyście sobie nie pomyśleli, że to jest taka finansowa. Jeszcze tam będę miała
co widzę, to fryzjera takiego przed zakończeniem. Będę miała wizytę jeszcze u fryzjera, jak już się przebiorę i jak już się przebiorę. O matko, i ale mi się fajnie to zrobiło, tak. O. I po prostu. Ej, czekajcie, bo mój sąsiad idzie. Czekajcie. Dzień dobry. Dobra. Już poszedł sobie. Dobra. Jezu, wyglądam teraz jak jakiś Hiszpan. Hiszpan. Nie wiem, co tak naprawdę mam robić. Nudzi mi się. Poczekajcie, ile mam, rozstrzymałem. Może niedługo też będzie moja kompilacja TikToków, które sobie nagrałam. Kiedyś sobie nagrałam. Będzie moja kompilacja TikToków. Kompilacja czy kompilacja, nie wiem. Ale na pewno będzie coś związane z TikTokami, z innymi też rzeczami. Na pewno coś będzie z TikTokami związane, więc... Fajnie, cieszę się. I za chwilę się skicham. Co to było? Ja powiedziałam, że się skicham, nie? To w tle ktoś właśnie kichnął po tym, jak ja to powiedziałam. Więc dziwne to jest, chyba że to było takie oversize. No w sensie, jak widzieliście, mam grubsze usta niż ostatnio nagrywałam. Ostatnio nagrywałam jakieś 2 miesiące. Puściałam się i teraz po prostu mi się tak wymiotować chce. Więc jak się zwymiotuje, to wiecie, mojej mamy, że ją bardzo, bardzo kocham. Ogólnie sobie opatrzyłam kolana, zobacz. Rozgrąciłam się. O, teraz to może będzie widać tą całą pobrudzone. Moje palce w czekolce też są brudne. Niedługo też będzie część pierwsza sprawdzenia moich kosmetyków. Będę się malować. Dla niektórych to może też być dziwne, że 10-latka się maluje, ale dla mnie to nie jest akurat dziwne. Dla mnie akurat to nie jest dziwne, no bo moja klasa też się maluje. Ostatnio mieliśmy, w sensie no, w dzień świętego Walentego mieliśmy taki zarąbisty dzień w szkole, przepraszam. Mieliśmy taki bardzo fajny dzień w szkole, że mogliśmy się pomalować. I ubrać się bardzo ładnie i po prostu zrobiliśmy sami sobie nawzajem te życzenia walentynkowe. Ja oczywiście robiłam dla chłopaka, a chłopak dla mnie. Wojtek oczywiście, który się nie postarał i dał mi pustą kartkę życzeniami bez żadnych ozdób. Jeśli może tam miał jakiegoś kwiatka w środku, więc ja go oczywiście z papieru. A ja dam takiemu Alanowi bardzo ładny, takie markerem z serduszkami napisane dla Alana. I tak naprawdę to dostaliśmy tylko sobie, bo w drugiej klasie mieliśmy takie jakieś inne, że po prostu my dawaliśmy prezenty ze swoich walentynek, które my kochamy, dla swoich osób, które jesteśmy w nich, które lubimy i kochamy. Ja oczywiście dałam do takiej osoby, która mi się kiedyś bardzo podobała i byłam po prostu w niej zabujana po pachy. I po prostu cały czas, jak ją widziałam, to po prostu szalałam mi się tylko najbardziej. Włosy poprawiałam, wszystko porobiłam, żeby tylko mu się po prostu najbardziej spodobać. Ale to była osoba o wiele, wiele starsza ode mnie. Teraz już się w nim tak nie kocham. I po prostu w tej osobie się już tak nie kocham. Teraz mam na nim po prostu wywalone. Koniec końców na to wyszło, że no... Że po prostu na okres teraźniejszy nie mam chłopaka, ale komuś się podobam. Bo wiedziało, że jak będę miała grzywkę, to będę nawet, tak za przepraszam, powiem hot. A hot to znaczy ładnie, ładny.
ładna będę. I powiedział, że na walentynki da mi bukiet róż. ogółem chciałam sobie na Instagrama dodać zdjęcia z kwiatami. Kiedyś jak dodałam, to miałam taką na otubę. Miałam takie na starym. Poczekajcie, bo mnie rąka spędzi. Na starym tym. O Boże. Ale mi się ziewa, ja pierdziula. Poczekajcie chwilę, bo mnie ręka spędzi. Dobra. Ej, właśnie. Miałam pomalowane pazurki. Jeszcze tu mam jakieś resztki do kierunku. Czekaj się chwilę. Czy za chwilę tutaj wyregeneruję. Ogólnie miałam pomalowane. Niestety już nie mam. Powinno mi się za chwilę wygeronować. Wyalergonować. Dobra. Nieważne. Ja bym już kończyła ten odcinek. Dawajcie łapki w górę, subskrypcję i zapraszam do kolejnego odcinka, który pojawi się jutro. A nie wiadomo też, kiedy ten filmik wejdzie, bo ja go planuję wrzucić 22. Albo może wpadnie też dzisiaj. Bo jakby teraz jakby taką mini karę od rodziców, bo coś tam nabroiłam. Ale to jak to ja? Oczywiście bym musiał wszystko dobroić. A tak naprawdę była też to sprawka Bartka. Mojego brata w sensie. Więc no. Mojej koleżanki brat jechał na basen chyba. Dobra. Więc nie wiadomo, kiedy ten filmik też wejdzie. Planuję go wrzucić 22 czerwca. Pewnie powiedziałam kwietnia. 22 czerwca, a dzisiaj teraz mamy ogółem. Poczekaj ta chwila. 19, więc za 3 dni planowałam ten jakby filmik wrzucić? Czy wyrzucić? Nie wiem. Wrzucić. Więc on już leci tak dzisiaj albo jutro. Albo właśnie tego 22. Ale jutro na pewno nie, bo o 17:30 mam zakończenie roku. A ja też mam przez cały dzień szkółkę. Więc ja. Jezus Maria, więc nogę złama. Nie też, że już sobie prawie kostkę. No, kolano skręciłam, bo przyczasłam sobie tak tym kręcidełkiem od karuzeli. Jak się kręciło, podłożyłam tam nogę i prawie sobie kostkę skręciłam. Ale prawie dobrze, że to się nie wydarzyło. Że sobie nie skręciłam, że sobie skręciłam, bo tak to by było, byłaby lipa. Więc subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia jutro albo pojutrze. Pojutrze. Albo pojutrze. Narka.